mit einander 1. Mose Kapitel 18 lesen. Czytajmy wspólnie z pierwszej księgi Mojżeszowej, 18 rozdział. Cały rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdzie siedział u wejścia do namiotu w spalne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy im, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu do Sary i rzekł: rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, mleko i ciele, które przyrządził i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, podeszli wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż rozśmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Ja to rzekł Pan do Abrahama. Dlaczego to rozśmiała się Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli Sarę od mężowi i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie przez drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Wstąpię więc i zobaczę, czy postępowanie we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. A zbliżywszy się, Abraham rzekł: czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożną? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez grom na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, abyś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożną, gdy sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan: jeśli zajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich.
Odpowiedział Abraham i rzekł: po co ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prorokiem i popiołem? Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych. Czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: może znajdzie się tam 40. I odpowiedział: nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł: niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział: nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł: oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł: niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział: nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. No a kapitul nocy. Jeszcze 19 rozdziału. To jest kraj zbawicznego. 23 wiersz do 29. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się smutem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, spojrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Przeczytaliśmy bardzo interesujący rozdział z Pisma Świętego. I ten rozdział z pierwszej Mojżeszowej ma nam wiele do powiedzenia. A mianowicie nam wspólnie jako miejscowemu zgromadzeniu, ale również i całkowicie osobiście w naszym życiu wiary. Ten 18 rozdział dzieli się bardzo jasno na 3 części. Wir haben in Vers 1 bis Vers 8 den Abraham den Herrn vorsichtig. Od wiersza 1 do 8 oglądamy, jak Abraham Panu coś daje. Wir kennen dieses Zusammenkommen. My znamy takie zgromadzenie się jako zbór miejscowy, aby zgromadzić się i coś Bogu przynieść. My żeśmy dzisiaj rano to mogli czynić, gdy byliśmy zgromadzeni na uwielbienie i łamanie chleba. I wtedy nie zgromadzamy się, aby coś od Pana odebrać, ale my zgromadzamy się, aby to Panu coś przynieść. A to, że pomimo tego, obok tego jeszcze jesteśmy my sami pobłogosławieni, to tylko z Jego cudownej łaski. A następnie oglądamy w drugiej części od 29 do 21. Da redet der Herr und Abraham hört zu. To Pan przemawia, a Abraham słucha. A wtedy zusammen kommen aus Versammlung des Gemeinden. Również i tak jest, taki sposób zgromadzenia się miejscowego zboru my też znamy. Gdzieś tam zusammen kommen zu Gott.
To jest właśnie zgromadzenie się na głoszenie Słowa Bożego. My siadamy u stóp Pana Jezusa i chcemy słuchać Jego głosu z Jego Słowa. Ta druga część dzieli się też na dwie części. Od 9 do 15 wiersza oglądamy pierwszą część. Und hier sehen wir, dass der Herr Abraham Dinge sagt, und ihn ganz persönlich. I tutaj oglądamy, że Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które całkowicie osobiście jego dotyczą. Da sehen wir auch, wenn wir zu Gott finden, zu Samuel. I to my też przeżywamy, gdy zgromadzamy się na głoszenie Słowa Bożego. Wir haben eine persönliche Frage. Mamy na przykład w sercu jakieś osobiste pytania, jakąś osobistą wiedzę w sercu, może jesteśmy w osobistym jakimś niebezpieczeństwie, nikt o tym nie wie, aby durch den Geist legt der Herr durch sein Wort den Zugang für alle auf die Gitarre. Ale przez Ducha Świętego Pan akurat naciska swoje słowo i wskazuje palcem na akurat tę sprawę. Jestem pewny tego, że każdy z was w swoim życiu to przeżył. Ktoś przychodzi do zgromadzenia i Pan akurat wskazuje palcem na tą rzecz w swoim życiu. A Nowy Testament w ten sposób akurat nazywa prorokowaniem. I jest tutaj też i w tej drugiej części, druga część od 16 do 21 wiersza. I tutaj Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które nie dotyczą go osobiście. Ale Pan mówi do Abrahama o rzeczach, które w ogólności uczyni. Auch das hören wir in der Gottesdienst. Również i to słyszymy w tej godzinie głoszenia Słowa Bożego. Vielleicht haben wir das erste lieber. Może tą pierwszą część bardziej byśmy umiłowali. W pierwszy sposób. Wir haben ein Bedürfnis. Bo mamy w sercach jakieś potrzeby. I tak chcielibyśmy, aby ta godzina akurat była odpowiednia do tych naszych potrzeb. I po godzinie wychodzimy zawiedzeni, że nie otrzymaliśmy takiego słowa, które byśmy potrzebowali. Ale czasami Pan pokazuje nam rzeczy ogólne. Die wir auch wissen müssen, które też musimy wiedzieć, uns nicht gerade persönlich betreffen, które może nie dotyczą nas osobiście, aber ist das Handeln Gottes mit dieser Welt. Ale one dotyczą działania Bożego z tym światem. Und dann ist das Handeln Gottes mit dem Herrn Jesus, um ihn vor aller Welt zu in Herrlichkeit erscheinen zu. A chodzi Bogu o to, aby Pana Jezusa pokazać przed światem w całej Jego chwale. Im Allgemeinen haben wir gerne über das Kommen des Herrn Jesus zu sprechen. Ogólnie mówiąc, chętnie słuchamy, gdy mowa jest o powtórnym przyjściu Pana ku pochwyceniu wszystkich wierzących do Nieba. Czy nas dotyczy uns ganz persönlich? Bo to i też dotyczy nas całkowicie osobiście. Für das Kommen des Herrn in Herrlichkeit haben wir nicht so viel Interesse. I już tak niewiele interesujemy się tym przyjściem Pana w chwale tutaj na ziemię. Bo myślimy, że to jest rzecz dotycząca Izraela. Ale jeżeli my miłujemy Pana Jezusa, to jesteśmy zainteresowani wszystkimi rzeczami. Ja tutaj z Polski dwukrotnie dzwoniłem do mojej żony. Pomyślcie sobie, że ona by mi powiedziała, mnie nie interesuje to, co ty w Polsce przeżywasz. Ja bym tylko chciała wiedzieć ten moment, znać ten moment, w którym ty przyjdziesz powrotem do domu. Ale moja żona tak nie uczyniła.
świadkie prac, nie będzie chcieli pór. Ona się zapytała, jak ci się pogodzi w Polsce. Kiedy byś listy mieli tu? Czy miejscowi bracia i siostry są mili dla ciebie? Miejscowi, że to by nas poświęcił? Tak, ja mogę mi to potwierdzić. Myślę, bo on musi nas prac. I czy wiecie, dlaczego ona się o to pyta? To ty pyszcie, tak jak oni chcieli. Przecież to ją osobiście wcale nie dotyczy. Ty prac, mi stał bardzo nie pyt. Ona się pyta to, bo ona mnie miłuje. Gdy masz nie wiesz, mi nie jest wielkie. I ona chce wiedzieć, jak mi się powodzi. Uderzy za mną dziękuję. I dokładnie tak jest też z naszym panem. Kredy Henry. Kto miłuje pana? Kredy Henry. Kredy Henry. Ten interesuje się wszystkim, co dotyczy naszego pana. Zaj kotrudzał, ale za nie wiecie, gdy na Jezus. I dlatego Bóg nam pokazuje wszystkie swoje drogi, jakie On ma z Panem Jezusem. Gdybyś nie dał za mną grudna, gdybyś. I ja teraz wymienię tę zasadniczą wiedzę, te podstawy. I kiedy dał za mną ze szkół? My to też znamy ze szkół. Wylemnym wyjeb i niezwykły sprawy, ten? Poczymy się tam rzeczy, które rzeczywiście będziemy potrzebowali. A masz wylemnym wyjeb grunt dla siebie. A czasami tylko uczymy się rzeczy podstawowe. Was ein Mensch einfach allgemein wissen muss. Rzeczy, które człowiek tylko tak w ogólności musi wiedzieć. Was in den geistlichen Dingen genauso. I w rzeczach duchowych dokładnie jest tak samo. Gott will, dass wir befestigt werden in der Wahrheit des Wortes. Bóg chce, abyśmy byli utwierdzeni w tej prawdzie Słowa Jego. Abyśmy nie byli chwiani każdym podmutem jakiejś błędnej nauki tam i z powrotem. To jest utwierdzenie w Słowie Bożym. Ten nie będzie tak szybko zwiedziony przez różnorodne, błędne, obce nauki. Dann haben wir Vers 22 bis 33. A następnie trzeci odcinek to jest od wiersza 22 do wiersza 32. Da beginnt mit Abraham zu sprechen und der Herr hört zu. I wtedy zaczyna Abraham mówić, a Pan zaczyna słuchać. Aber er bittet sich was vom Herrn. Ale on tutaj coś uprasza od Pana. A w dzisiaj zusammenkunft was zusammen wird in der Kirche. Również i taki sposób zgromadzenia się miejscowego zboru też nie znamy. Wobie zusammenkunft und Gebet. Tam, gdy my się zgromadzamy na modlitwę. Und wenn wir das erfassen in diesem Kapitel. I gdy to tak razem bierzemy z tego rozdziału. Werden wir für wichtige Verlehrungen empfangen für das Zusammenkommen als Zusammenkommen. Z pewnością odbierzemy bardzo ważne pouczenia dotyczące zgromadzeń się miejscowego zboru. Wir möchten jetzt ein wenig miteinander durch dieses Kapitel gehen. I tak przejdźmy ze sobą teraz przez ten rozdział. Und einige Punkte hervorheben. I wymieńmy tutaj, możemy uwypuklić niektóre punkty. Der Herr selbst besucht Abraham. Pan osobiście odwiedza Abrahama. Das ist eine wunderbare Sache. Jest to rzecz cudowna. Das hat Voraussetzungen bei Abraham. A to wymagało pewnych warunków już początkowych u Abrahama. Dieser Mann war in der am richtigen Platz. Gdyż ten mąż już znajdował się w swoim właściwym miejscu. Dann der Herr besucht ihn, i Pan go odwiedził, um seine Gegenwart bei ihm fühlbar zu machen. Aby swoją obecność u niego akurat w bardzo odczuwalny sposób pokazać. Das ist mir auch erfahren, wenn wir dem Herrn gehorchen. To też i my możemy odczuwać, kiedy jesteśmy posłuszni Panu. Da kommt der Gott durch Frieden zum Schutzen. To wtedy Bóg w pokoju przychodzi i idzie z nami. To można przeczytać w liście do Filipian 4, wiersz 9. I dokładnie to tutaj też oglądamy. W pierwszym wierszu oglądamy, jak Abraham siedzi. On siedział w cieniu, akurat w skwarne południe. Der Schatten zeigt uns die Linderung Gottes in schwierigen Tagen. Ten cień wskazuje właśnie na te złagodzenie doświadczeń w te skwarne południe. Möchte deine Gedanken beschäftigen mit Psalm 120. I chciałbym, aby wasze myśli teraz zajęły się Psalmem 120. Siehst das? Psalm 120.
Nie, przepraszam, psalm 121. Tam czytamy w 5 wierszu, dass Gott ein Schatten ist über unsere rechte Hand. Że Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Nicht wie die Sonne dich stechen, noch der Mond. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Auf dem Weg des Gläubigen gibt es manchen. Tak, na drodze życia bieżącego trafia się, spotyka się niejedną biedę. Wenn man viel auf der Reise ist und gläubige besucht, gdy się wiele podróżuje i odwiedza się wierzących, to sieht man viele schweren Wege. To można widzieć, jak oni muszą iść wieloma trudnymi drogami. Und es gibt auch Nöte, die über Jahre anders. I są biedy, które przez lata trwają. Aber der Gläubige darf sich in den Schatten des Herrn sehen. Ale wierzący może zasiąść sobie w cieniu. Der Herr nimmt nicht jedes Leid, jede Schwierigkeit weg. Pan nie usuwa każdego trudu i każdego cierpienia, aber er lubt. Ale łagodzi. Das kann von Abraham. I to Abraham znał. Er saß am Eingang des Selbst. On siedział u wejścia do namiotu. Das ist die Position des Ehemannes und Vaters einer Frau. To jest właśnie właściwa pozycja małżonka i ojca domu. Er ist verantwortlich für das, was in das Haus hineinkommt. On jest odpowiedzialny za to, co wchodzi do tego domu. Und er saß im Zelt. A on siedział w tym namiocie. Abraham war ein Fremdling. On siedział w namiocie, co świadczy, że on był tutaj takim przechodniem. Abraham lebte nicht im Zelt, weil kein Geld hatte, ein Haus zu bauen. On nie żył z tego powodu w namiotach, że nie miał pieniędzy, aby zbudować sobie dom. Abraham hatte was sehr. Nie, Abraham był bardzo bogaty. Und doch wohnte er in einem Zelt. A jednak on mieszkał w namiotach. Und er zeigte dadurch, dass er ein Fremder hier war. I on przez to pokazywał, że tutaj na tej ziemi był obcym. Glückliche Christen, die ihre Fremdenschaft erkannt. To są szczęśliwi chrześcijanie, jeżeli oni poznali swoją obcość tutaj. Die sich nicht verbinden mit der Welt. Którzy się nie łączą z tym światem. Auch sein Neffe Lot lebte einmal im Zelt. Również i jego siostrzeniec, bratanek Lot żył kiedyś w namiotach. Dann gab er das Zelt auf und wohnte im Zelt. A następnie on przeniósł się z namiotu i zamieszkał w ramach Sodomy. Auch Lot war ein Verkehrter. Również i Lot był nawróconym mężem. Aber er gab seine Fremdenschaft. Ale on niestety wyrzekł się tego statusu przechodnia. Er verband sich mit der Welt. On połączył się z tym światem. Sein Seher traurig. I jego historia jest bardzo smutna. Schritt für Schritt näherte er sich Sodom. I krok po kroku przybliżał się do Sodomy. I na koniec aż zamieszkał w Sodomie. I on bolał w swojej sprawiedliwej duszy. My możemy bardzo, bardzo mocno ostrzegać przed światem. A szczególnie teraz chcemy to powiedzieć bardzo dobitnie do młodych. Najpierw bawi się człowiek z tym światem, to znaczy tak zajmuje się. A następnie świat zaczyna nami się bawić. I to możecie stwierdzić również w tej poważnej historii życia Lota. It's common try men of Abraham. I teraz trzej mężowie przychodzą do Abrahama. Und Abraham erkennt sofort, dass einer davon der Herr ist. I Abraham natychmiast poznaje, że jednym z nich jest Pan. Dieser Mann hat erkennt. Tak, ten mąż miał właściwe poznanie. Zwei dieser Männer waren Engel. Dwaj z tych mężów byli aniołami. Wir sehen hier, dass Engel Menschengestalt annehmen. I widzimy z tego przykładu, że aniołowie mogą przyjąć postać człowieka. Engel sind sehr hohe Geschöpfe Gottes. Aniołowie są bardzo
wzmocnieni stworzeniami Bożymi. I w tym porządku stworzenia oni są wyżej niż człowiek. I oni mają zdolność, aby przyjmować postać człowieka. Również i to czytamy w innych miejscach Biblii. Na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej w szóstym rozdziale. Tam czytamy o tym, że oni połączyli się z córkami ludzkimi. Albo czytamy o tym w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale. Gdy nasz Pan Jezus został wzniesiony w górę do nieba, to obok tych uczniów stanęli dwaj mężowie. I powiedzieli, że ten, który teraz wstąpił do nieba, on znowu powróci. I ci dwaj mężowie to też byli aniołowie. A więc jeden was. Next is noch. I możemy zauważyć następną rzecz. Dass Gott auch manchmal Menschen gestalten kann. Że Bóg też czasami przyjął postać człowieka. Naturalnie tutaj jest to Pan Jezus, Bóg, Syn. Manchmal erschienen Menschen als der Engel Jehova. Czasami pokazywał się on ludziom jako anioł pański. I anioł słyszał. W postaci anielskiej. A manchmal erschienen den Menschen auch als Menschen. A czasami on pokazywał się ludziom w postaci człowieka. Das könnt ihr auch finden im 1. Mose 2. To też możecie przeczytać w 1. Mojżeszowej 23 rozdział. To ten wie, wie ein Mann mit Jakob kämpfen wird. Tam czytamy o tym, jak jeden mąż walczył z Jakubem w miejscowości Pniel. A to był osobiście sam Bóg. Möchte darauf hinweisen, dass das ein Unterschied ist zur Menschwerdung. Ale chciałbym też na to wskazać, że to jest coś innego niż stanie się człowiekiem Pana Jezusa. W 1. Mose 18 und 1. Mose 32 hat der Mensch gestalten. W 1. Mojżeszowej 18 i 23 on przyjął postać człowieka, mit Abraham zu reden, aby rozmawiać z Abrahamem, oder mit Jakob zu kämpfen, albo aby walczyć z Jakubem, aber nachher hat diese Menschen gestalt wieder abgelehnt. Ale następnie on znowu odmówił to postać człowieka. Aber vor 2000 Jahren in Bethlehem, ale przed 2000 lat w Betlejemie, ist unser Herr Jesus Mensch geworden, gdy nasz Pan Jezus stał się człowiekiem, geboren von einer Frau, i narodzony z niewiasty, und er bleibt Mensch in aller Ewigkeit. To takim on pozostanie człowiekiem po całą wieczność. Die was ganz anderes natur. To jest całkiem coś innego jak tutaj. Er ist als Mensch gestorben. On zmarł jako człowiek. Er ist als Mensch auferstanden. On zmartwychwstał jako człowiek. Und er ist als Mensch in Christus durch die Himmel gegangen. I on jako człowiek przeszedł przez niebiosa. Und er ist sogar als Mensch höher als die Himmel geworden. I on jako człowiek nawet stał się wyższy niż wszystkie niebiosa. Und er ist als Mensch eingegangen in das Haus des Vaters. I on jako człowiek wszedł do domu ojcowskiego. Das schenken wir verbunden mit der Geburt unseres Herrn Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem. To wszystko łączy się z tymi narodzinami naszego Pana Jezusa przed 2000 lat w Betlejemie. A nie wiem, ten mężczyzn gestaltan? Ale tutaj czytamy, że on przyjął postać człowieka. Und wir sehen, dass Abraham zuerst ihn etwas bringt. I widzimy, że najpierw Abraham mu coś przynosi. Jest to rzeczą ważną, aby to wierzący poznał. Że jeżeli Pan go odwiedza, to nie chodzi to na pierwszym miejscu, aby od niego coś natychmiast otrzymywać, ale chodzi o to, aby mu coś przynieść. Und Abraham setzt ihm hier drei Dinge. A Abraham tutaj uczynił trzy rzeczy. Und diese drei Dinge sind wichtige Verlehrungen für das Zusammenkommen zum Gott. I te trzy rzeczy są ważnymi pouczeniami dotyczącymi wspólnego zgromadzenia się ku łamaniu chleba. Das erste ist, dass
Pierwsza rzecz, która mogła uczynić, to były wzięte trzy miary przedniej mąki i było upieczone ciasto. Das spricht von der wunderbaren, vollkommenen Menschheit unseres Herrn. A to nam mówi obrazowo o tym cudownym stanie się człowiekiem naszego Pana Jezusa. Prophet Jesaja nennt den Herrn Jesus die wahre Frucht der Erde. A prorok Izaja nazywa Pana Jezusa tym prawdziwym owocem ziemi. Und der Herr Jesus Christus hat von Bethlehem bis Golgatha gelebt in einer wunderbaren Reihe. I nasz Pan Jezus Chrystus żył od Betlejemu aż do Golgoty w cudownej czystości. Wir dürfen ihn sehen, wie alles ungöttliche und unbiblische völlig abgelehnt hat. My możemy zaobserwować, jak on wszystko, co było niebiblijne i niezgodne z Bogiem, wszystko oddalał od siebie. Und wie dem Menschen begegnet ist in einer wunderbaren Barmherzigkeit. I on zwracał się do człowieka w cudownym miłosierdziu poprzez łaskę. I gdy tak 30 lat w ten sposób żył na tej ziemi, to otworzyły się niebiosa nad nim. Und Gott hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und Gott powiedział, to jest syn mój umiłowany, w którym ja znalazłem upodobanie. Von diesen Dingen dürfen wir sprechen, wenn wir zusammen sind mit Gott. I właśnie o tych rzeczach możemy opowiadać, gdy jesteśmy zgromadzeni na łamanie chleba. Wir dürfen Lieder singen, die die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Możemy śpiewać pieśni, które wysławiają tą wspaniałość naszego Pana. Es ist dreimal feine. To są trzy miary przedniej mąki. Es ein Bild von einer Aussage in Kolosser 1. Jest to obraz wypowiedzi z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. Dort steht in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Tam jest napisane, w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa cieleśnie. Als er hier als Mensch auf Erden lebte, gdy on tutaj jako człowiek żył na tej ziemi, war er der Ausdruck darstellung des dreieinen Gottes. To on był tym wyobrażeniem, przedstawieniem tej trójjedności Boga. Alles dies darf unsere Herzen bewegen, wenn wir zusammen sind zu robić. I wszystko to może poruszać nasze serca, gdy jesteśmy zgromadzeni na uwielbienie. Das zweite, was bringt, ist dieses junge Kalb. Drugą rzecz, którą on tutaj przynosi, to jest właśnie ten młody, dobre ciele. Musi gebracht werden und getötet. To ciele musiało być przyprowadzone i zabite. In aller Ehrfurcht sehen wir das durch Kritikum sterben. I tak z pojaźnią Bożą można powiedzieć, że to nam mówi obrazowo o śmierci Pana. Wenn wir zusammenkommen zum Brotbrechen, i gdy zgromadzamy się na łamanie chleba, dann verkündigen wir tatsächlich nicht das Leben Jesu, to w rzeczywistości my nie opowiadamy o życiu Pana Jezusa, sondern wir verkündigen den Tod, ale my głosimy Jego śmierć. Darauf läuft alles hinaus. I z tego wszystko wypływa. Und der Geist Gottes wird uns immer dahin. I Duch Święty zawsze będzie nas do tego prowadził. Er wird unsere Herzen vielleicht beschäftigen mit der Vollkommenheit des Lebens des Herrn. Może nasze serca zajmie na chwilę tą doskonałością życia naszego Pana. Aber immer als Voraussetzung dafür, dass er dann stellvertretend für uns sterbt. Ale w tym celu, aby nam pokazać, że to było warunkiem, aby on mógł w sposób zastępczy za nas umrzeć. Von dem, was unser Herr Jesus auf Golgatha hat. Możemy śpiewać pieśni o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił na Golgocie. Und das dritte, was hier bringt, das ist Titus im Sündus. A trzecią rzecz, którą on tutaj przynosi, to jest właśnie tłuste, słodkie mleko. Diese Mensch spricht vom geschriebenen Wort. I to mleko mówi nam o tym spisanym Słowie Bożym. I dla nas wszystkich braci i sióstr jest to rzeczą bardzo ważną, aby czytać to Słowo Boże. I nad nim rozmyślać.
damit diese Milch in unserem Innern dick und süß wird. Aby to mleko w naszym wnętrzu przemieniło się w słodycz i w tłustość. Die Frauen hier wissen das wirklich so schnell. A nasze niewiasty wiedzą dobrze o tym, że to tak szybko się nie dzieje. Wenn man Milch in einem Becken abfüllt, bo gdy przechowuje się mleko w naczyniu, da geht es eine gewisse Zeit, bis sie dick wird. To musi upłynąć odpowiedni okres czasu, zanim to mleko zdęknieje. Zanim ono wykaże tą śmietanę. I tak to jest też i zasada Boży. My czytamy je. Rozmyślamy nad nim. I ono jest tym pożywieniem kapłańskim dla naszych serc. Und je mehr wir über den Herrn Jesus nachdenken, wie er uns gezeigt wird im Wort Gottes, im więcej będziemy rozmyślali o Panu Jezusie, w jaki sposób on nam jest tutaj pokazany w Słowie Bożym, je mehr sind wir fähig, auch als Anbeter vor ihm zu sein. Tym bardziej będziemy my zdolni, aby jako chwalcy stanąć przed nim. Und diese Dinge sind eine Speise für ihn. I te rzeczy są pożywieniem dla Pana. Es ist tatsächlich so, dass Gott verlangt nach einer Speise. Rzeczywiście to tak jest, że Bóg żąda pokarmu dla siebie. Wenn ich das eben finde beim Friedensopfer, jeżeli uda mi się to znaleźć, co dotyczy tej ofiary spokojnej. Trzecia księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Na szczytnym wersie, tam jest napisane w wierszu 11. Es ist eine Speise des Feuers auf des Gottes Jehova. W drugiej części tego wiersza jest napisane jako pokarm ogniowy, ofiary ogniowej dla Pana. A w niemieckiej Biblii jeszcze jest dodatkowe wyjaśnienie w stopce, że to jest chleb ofiary ogniowej dla Pana. Tak, ojciec szuka chwalców. On chciałby otrzymać ten pokarm. On chciałby, aby ludzie się tutaj zgromadzali razem na tej ziemi i z uwielbieniem myśleli o Panu Jezusie. Musicie się zastanowić nad tym, że Bóg po wszystkich czas, w każdej chwili z nieba spogląda na ziemię. Und er hat seinen Sohn gesandt vor 2000 Jahren. I on też swojego syna zesłał przed 2000 lat. Und er hat ihn auf Golgatha gebracht. I on go ofiarował na Golgocie. Und jetzt sieht er alle Zeit vom Himmel auf die Menschen, auf alle Menschen, die in ihrem Leben in Katowice. I on teraz bez przerwy spogląda na wszystkich ludzi, którzy żyją tutaj w Katowicach. Und er sieht besonders vom Himmel auf die Erde am ersten Tag der Woche. A szczególny sposób spogląda na ziemię w pierwszy dzień tygodnia. I wtedy widzi wielu, wielu ludzi, którzy ten dzień spędzają dla swojego własnego zadowolenia. Widzi wielu, wielu ludzi, którzy ten dzień spędzają pogrążonych w tradycji religijnej. Und dann sieht er einige, die zusammenkommen. I widzi też i niektórych, którzy się zgromadzają. In aller Schlichtheit, in aller Einfachheit. W całkowitej prostocie. Und sie haben ein Brot und einen Kelch vor sich. I mają przed sobą postawiony chleb i kielich. Und sie denken an den Herrn Jesus und seine Brüder. I oni myślą w tym czasie o Panu Jezusie, Jego Synu. I to jest pokarmem dla Boga. Jest to coś wielkiego dla Boga.
może to być bardzo słabe. Komme manchmal in Versammlungen, wo weniger als 10 Geschwister sind. Ja czasami przyjeżdżam do zgromadzeń, w których jest mniej niż nawet 10 wierzących. Denke an eine Versammlung in der Slowakei. Myślę na przykład teraz o takim zgromadzeniu w Słowacji. Da waren immer einige wenige. Tam zawsze była niewielka ilość wierzących. Und seit 1920 kommen sie zusammen in einem Volkskirchhof. I od 1920 roku oni w tej miejscowości się zgromadzają, aby tam łamać chleb. I w tej chwili już jest ich nawet mniej niż 10. Ale jakaż to jest radość dla Boga, że oni nie zapomnieli Pana Jezusa. Oni tam niedziela po niedzieli po kolei są zgromadzeni. I jest to pokarm, i jest to chleb dla Boga. Chciałbym teraz coś powiedzieć na temat zachowania się Abrahama. Najpierw oglądamy go, jak siedzi. I to wskazuje nam na pokój w jego sercu. I gdy Pan mu zmierza naprzeciw, to on zaczyna biec do niego. To zawsze głębokie wrażenie na mnie wywierało. Czy wy wiecie, ile ma lat Abraham w tym momencie? 99 lat ma. Und dieser Mann konnte ja sitzen in einer Ruhe unter dem Baum. I ten mąż potrafił siedzieć w pokoju pod w cieniu drzewa. A wenn es um den Herrn ging, konnte dieser alte Mann laufen. Ale jeżeli chodziło o Pana, to ten mąż potrafił biec. Wenn es um den Herrn ging, wurde er eifrig. I gdy chodziło o Pana, to on stał się pilny. Und da begann er sein ganzes Haus anzutreiben. I on teraz pobudził do czynu cały swój dom. Er eilt zu Sara. On pośpieszył do Sary. Er geht nicht gemütlich zu Sara, sondern er eilt. On nie poszedł sobie tak po malutku do Sary. Nie, on pośpieszył do Sary. Und er sagt, nimm schnell. I powiedział jej, weź prędko. Und dann lüfte zu seinem Knaben. A następnie on pobiegł do swojej trzody. Und er nimmt das Kalb und beeilt sich. I on wybrał to ciele i pośpieszył się, aby je przygotować. To jest naprawdę godne uwagi. Wir eilen auch manchmal. My czasami też się spieszymy. Natürlich im Berufsleben, darum ist es vielleicht schlimm. Naturalnie, przede wszystkim w życiu zawodowym, to tam jest na pierwszym miejscu ciężko. Und es ist gut, fleißig zu sein im Berufsleben. Ale to też jest dobrą rzeczą, aby być pilnym w życiu zawodowym. Haben wir auch Eifer für die Dinge des Herrn. Ale czy my taką pilność czy taki pośpiech stosujemy też, jeśli chodzi o sprawy pańskie? To możemy się nauczyć od Abrahama. Und dann kommen wir zum zweiten Abschnitt. A teraz przejdźmy do drugiego urywku. Und er beginnt mit einer Frage des Herrn an Abraham. I on rozpoczyna się pytaniem Pana skierowanym do Abrahama. On pyta się, gdzie jest twoja żona Sara? Und dann lernen die Ehemänner etwas. I teraz my, mężowie, małżonkowie, możemy się coś nauczyć. Gott macht sich verantwortlich für ihre Frau. Tak, Bóg nas, małżonków, uczynił odpowiedzialnych za własne małżonki. Muss ich dich auch haben. Abyśmy wiedzieli, gdzie one przebywają. Das wusste doch der Herr, dass sie im Zelt ist. Przecież Pan dobrze wiedział, że Sara była w namiocie. Der Herr ist allwissend. Przecież Pan jest wszechwiedzącym. To fragt er Abraham. A jednak on pyta Abrahama. Und ich bin sicher, dass er froh war, dass er antworten konnte. I z całą pewnością jestem tego pewien, że Abraham był ucieszony, że potrafił dać odpowiedź. Sie im Zelt. Ona jest w namiocie. Auch Sara war am richtigen Platz. Tak, Sara też była na właściwym miejscu. Dass die Aufgabe einer Ehefrau und Mutter. Tak, to jest zadanie małżonki i matki. Und wir finden das am Ende des Buches der Sprüche. Pod koniec tej księgi przypowieści czytamy,
die Frau überwacht die Vorgänge im Haus. Że to niewiasta czuwa nad wszystkim, co się dzieje w jej domu. Tak, ta matka musi zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje w domu. Nie jak policjantka. Aber es ist manchmal erstaunlich, wie was eine Frauenmutter aussieht. Ale jest to naprawdę czasami godne podziwu, co taka matka i taka żona potrafi zauważyć. Es gibt natürlich spezielle Umstände. Naturalnie czasami bywają szczególne sytuacje. Aber im Allgemeinen gehört eine Mutter ins Haus. Ale ogólnie mówiąc, matka należy do domu. Das ist göttliche Grund. To są Boże zasady. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern gesehen. I ja to widziałem u moich własnych dzieci. Wenn sie von der Schule oder von der Arbeit nach Hause kommen. Gdy one przychodziły ze szkoły albo już później z pracy do domu. Haben sie immer eine erste Frage. To oni zawsze mieli, stawiali pierwsze pytanie. Sie haben größte Mutter. I pytali, gdzie mamusia? Wir haben ein großes Haus. A my mamy duży dom. Und manchmal ist sie nicht so schnell zu finden. I czasami nie mogę jej tak szybko znaleźć. I pierwszą rzecz, którą czyni każde moje dziecko, gdy przyjdzie do domu, pyta się o mamę. I nie ma, to ją szuka. I gdy ją znaleźli, to już byli zadowoleni. Tak, ta Sara była też w namiocie. Tak, teraz Pan ma tak dobre poselstwo dla tego małżeństwa. I Pan mówi, ja przyjdę tutaj za rok. I tam wird deine Frau ein Kind. I wtedy twoja żona będzie miała dziecko. Und jetzt beginnt Sara zu lachen. I teraz Sara zaczyna się śmiać. Und wir können das gut verstehen. I my możemy to dobrze zrozumieć. Der Mann war schon fast 100 Jahre. A jej mąż miał już prawie 100 lat. Sie selbst war 90 Jahre. Ona sama miała 90 lat. Und wie sollte das geschehen? Jakżeż to miało się stać? Und jetzt sehen wir, wie Gott darauf reagiert. I teraz widzimy, w jaki sposób Bóg na to zareagował. Er sagt in Vers 14, on powiedział w wierszu 14, ist für Jehova eine Sache zu dumne. Czy jest jakakolwiek rzecz dla Pana zbyt cudowna, u nas jest inaczej powiedziane, coś niemożliwego dla Pana. To wykonuje mnie tu eine ganz wunderbare Wahrheit. I teraz my musimy zauważyć bardzo cudowną prawdę. Zu einem großartigen Charakter Gottes. Musimy zauważyć bardzo wzniosły i znamienity charakter Boży. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der aus dem Tode Leben hervorbringt. Bo my mamy do czynienia z Bogiem, który jest w stanie ze śmierci wywieźć życie. Das ist genau das Bild, was wir haben. To jest dokładnie obraz tego, co tutaj oglądamy. Wir können das finden in Hebräer. Możecie o tym przeczytać w Hebrajczyku 11 rozdział. Da kommt der Schreiber auf diese Begebenheit zurück. Tak, pisarz tego listu wspomina o tym zdarzeniu. Es wird gezeigt, dass Sara Frucht bringt von einem Gestorbenen. I tam jest powiedziane, że Sara wyda owoc z umarłego. I das ist diese wunderbare Tatsache. Tak, to jest ta cudowna rzeczywistość. Wir haben in diesen Tagen Hebräer 13 gelesen. My w tych dniach żeśmy czytali list Hebrajczyków 13 rozdział. I wir lasen den Gott des Friedens daraus den Tod in diesem Tag. I tam żeśmy czytali, że ten Bóg pokoju, który wyprowadził ze śmierci. Das ist der Name des Feierlichen Christus. Dokładnie jak u was jest to przetłumaczone. Aber die eigentliche Bedeutung ist folgende. Ale właściwe znaczenie tego wiersza jest następujące. Der Gott des Friedens, der ein Tod und Liebefriede Gott ist. Że Bóg pokoju to jest ten, który śmierć potrafi wyprowadzić. To jest ten Bóg.
Tak, rzeczywiście to jest jego charakter. On to w najbardziej promieniujący sposób pokazał, gdy on wyprowadził ze śmierci Pana Jezusa. I teraz w praktyce jest to dla nas prawdą, dla nas wszystkich, którzy żeśmy uwierzyli. Gdy żeśmy poznali, że jesteśmy umarłymi, to z naszymi grzechami żeśmy przyszli do Boga, to żeśmy otrzymali życie. I to jest na co dzień prawdą w Twoim codziennym, praktycznym życiu. W tym momencie, w którym Ty poznasz, że Ty nie możesz nic uczynić, to w tym momencie Bóg wyprowadzi owoc z Twojego życia. Jeżeli chodzi o naukę z tym związaną, to mamy ją zapisaną w liście do Filipian, 3 rozdział. I Paweł nazywa to mocą jego zmartwychwstania. I to jest naprawdę coś bardzo ważnego, aby poznać, że my sami ze siebie nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. A Bóg czasami musi wielce się trudzić z nami, abyśmy my w końcu to poznali. Ale gdy żeśmy w końcu już to poznali, to wtedy On może życie i owoc z nas wyprowadzić. Gdy ja jako młody człowiek uwierzyłem, to ja chciałem być szczególnie dobrym chrześcijaninem. Chciałem być o wiele lepszym niż wszyscy pozostali. I mogę wam powiedzieć, że zasadniczo nie udało mi się. I na koniec byłem wielce zawiedziony samym sobą. Był taki moment w moim życiu, w którym przyszedłem do mojego Pana, którym ja mu powiedziałem, ja już nie chcę być niczym. Ja chcę tylko przy Tobie pozostać. Tak, dokładnie to jest to właściwe podłoże, na którym Pan może zacząć działać w naszym życiu. I to jest właśnie ten obraz, który tutaj oglądamy. Ja przyjdę za rok, a twoja żona będzie miała syna. To są teraz ty. On również i mówi to do ciebie. Jeżeli ty dzisiaj poznajesz, że ty jesteś umarłym dla Boga, to on mówi do ciebie, że ja za rok przyjdę. I w twoim życiu będzie owoc dla Boga. No, my możemy zrozumieć Sarę, że ona się ośmiała. I nie chcielibyśmy ją zbyt ostro osądzać. My czasami spotykamy takich, którzy twierdzą, że to był śmiech niewiary. Ale chcielibyśmy być łagodnymi. Ale lepiej powiedzmy, że to był śmiech tej małej wiary. I gdy rzeczywiście rok później ten syn się narodził, to czytamy w rozdziale 21, to Sara znowu się śmiała. Możemy o tym przeczytać wersem 6. I ona powiedziała, że Bóg przygotował mi śnieg. I tazista z machem wyspał. I to jest ten śmiech wiary. U nas niestety jest we mnie napisane, że przygotował mnie na pośmiewisko. I z tego możemy się znowu czegoś nauczyć. Że ten śmiech wiary jest zaraźliwy dla innych. Może i wy byście to przeżyli. Siedzimy wszyscy razem. Jeden zaczyna się śmiać. I nagle zaczynają się wszyscy śmiać.
Dokładnie sprawa wygląda tak samo z tym śmiechem wiary. Jeżeli my z radością idziemy we wierze naszą drogą życia, to jest to wtedy dla nas bardzo zaraźliwe, nie chcielibyśmy tu powiedzieć chorobliwe. I tak to wyglądało tutaj u Sary. I ona nazwała tego syna Izaakiem. Czy znacie znaczenie tego imienia? To znaczy śmiejący się. Zobaczcie, o wiele trudniejsze rzeczy zdarzają się w naszym życiu. A pomimo tego wszyscy mamy powody, aby iść radośni i uśmiechnięci. Bo nas we wszystkim w Chrystusie uczynił bogatymi. Sara tutaj powiedziała, mój Pan jest już stary. Również i Piotr wspomina tą jej wypowiedź. Pierwszy liście Piotra w trzecim rozdziale. I on tam mówi, że Sara nazwała swojego męża Panem. A tutaj my możemy się nauczyć, w jaki sposób ona to uczyniła. Mianowicie ona nie uczyniła to swoimi ustami, ale ona to uczyniła we wnętrzu swoim. I to jest bardzo ważne dla wszystkich małżonek. Nie chodzi o to, abyście nazywały swoich małżonków ustami swoim Panem. Ale chodzi o to, abyście miały takie właśnie nastawienie w swoim sercu. Ale teraz Pan mówi do Abrahama, dlaczego Sara się śmiała. A Sara się zapiera. I mówi, nie śmiałam się. A Pan powiedział, jednak śmiałaś się. U nas w Szwajcarii się mówi, że niewiasty bardzo chętnie mają zawsze to ostatnie słowo. Ale ja chciałbym Wam jasno pokazać, że niewiasty nigdy nie mają ostatniego słowa. I mężowie też nie. To Bóg ma zawsze ostatnie słowo. Również i w Twoim życiu. I to tutaj oglądamy. On powiedział nie, ale ty śmiałaś się. I dalej oglądamy od wiersza 16. Jak nagle ci trzej mężowie skończyli w kierunku Sodomy. I to jest taki podniosły moment. I Bóg tutaj mówi, czy ja mam ukryć to przed Abrahamem, co ja chcę uczynić? A następnie on mówi, dlaczego on tego nie chce ukryć przed Abrahamem? Dlatego, że on widział ten sposób postępowania Abrahama. Mianowicie to, że on swoim dzieciom przykaże. A mianowicie dwie rzeczy. Po pierwsze, aby strzec drogi pańskiej. A po drugie, aby na tej właśnie drodze wykonywać czy zachowywać sprawiedliwość i prawo. Ale to są bardzo ważne pouczenia dla ojców. Aby oni swoim dzieciom w wytrwały sposób pokazywali drogę Państwa. I to jest dla nas wszystkich ważne. Abyśmy my trwali na drodze pańskiej. Ale również chodzi o to, w jaki sposób my będziemy trwali na tej drodze pańskiej. Sagte mir mal ein stolzer Vater. Kiedyś mi powiedział jeden dumny ojciec.
I wtedy mi powiedział, chyba mam, tak mi się wydaje, mam chyba 8 dzieci, ale sie da w tym być. I wszystkie są na drodze pańskiego. Ja się go zapytałem, w jaki sposób są na tej drodze? Nie chodzi tylko o to, żeby oni w ogóle byli na drodze pańskiej, ale chodzi w jaki sposób oni podążają drogą pańską. I tu chodzi właśnie o te dwie rzeczy. Chodzi o to, aby oni strzegli drogi pańskiej, a na tej drodze, aby wykonywali sprawiedliwość i prawo. A następnie Pan zaczyna mówić o Sodomie. Sodoma jest obrazem tego świata. Tam, gdzie dzieje się wiele grzechów. A ten krzyk to jest właśnie następstwo tego grzechu. Tak, to grzechy zawsze sprowadzają wielką biedę na ludzi. Tak, i rzeczywiście w Sodomie działy się przerażające niesprawiedliwości. I to ta niemoralność wywołała straszny krzyk. I teraz Pan mówi, ja chcę tam pójść, aby zobaczyć, czy tak to jest. Znowu czegoś się tu uczymy od Pana. Jeżeli my coś usłyszymy, co jest złe, i my jesteśmy odpowiedzialni za tę rzecz, to my musimy iść w to miejsce, aby dokładnie tę sprawę osądzić. Nie tylko z tego, co słyszymy, osądzać, bo Pan tu sam powiedział, ja chcę tam pójść i zobaczyć. Czyż Pan musiał przychodzić z nieba na ziemię, aby to zobaczyć? Nie, on z nieba wszystko widzi dokładnie. Ale on nam tutaj to pokazuje jako napomnienie dla nas. I teraz przejdźmy już do tego trzeciego urywka. I w tym urywku widzimy, jak Abraham zaczyna prosić. A widzimy w tym triangle, który jest w mamie, jest wane was co tym. To zawsze na mnie wybierało głębokie wrażenie, jak ten mąż zawsze wiedział, co czynić w danej chwili. A widzimy cymka lub zajmie nie twój. Nawet jeżeli chodziło o jego bratanka Lota. Einmal wurde war Lot gefangen weggeführt. Kiedyś jego bratanek Lot był uprowadzony w niewolę. Aha, Abraham. To wtedy Abraham walczył o niego. Und hier war in Gefahr des Gerichtes. A tutaj Lot znalazł się w niebezpieczeństwie być sądzony. Und da betete. I tutaj Abraham prosi za nim. Das ist absolut. To jest tak samo bardzo ważne dla nas. Wir kämpfen manchmal, wenn wir beten sollten. My czasami walczymy w miejscu, gdzie powinniśmy się modlić. A czasami się modlimy w miejscu tam, gdzie powinniśmy walczyć. Ale to wymaga takiego prawdziwego poznania. Chciałbym wam teraz przedstawić jedną niewiastę. To była osoba, która żyła w czasach, gdy Pan Jezus żył na ziemi. A meisten Erkenntnis hatte den Herrn. A która posiadała to największe poznanie Pana. I to była właśnie niewiasta. Ku zawstydzeniu nas wszystkich mężczyzn. Ona miała więcej poznania niż wszyscy uczniowie. A to była Maria z Betanii. I my też i możemy poznać to, skąd, gdzie ona się tego nauczyła poznania. Gdyż ona siedziała u stóp swojego Pana. A następnie ona widzimy, w jaki sposób ona działa. I ona we właściwej chwili uczyniła na właściwej osobie to, co było najbardziej właściwe w danej chwili.
das Richtige tun zur richtigen Zeit auf die richtige Weise, aby uczynić to, co właściwe, we właściwy sposób i we właściwej chwili, to wymaga naprawdę prawdziwej mądrości i poznania. I to tutaj oglądamy u Abrahama. On teraz zaczyna prosić. On stanął przed Panem. A następnie on podszedł do niego, krótko przerwę. To jest bardzo piękne. I zaczyna prosić. Jest tutaj zapisanych 6 próśb, które on przedkłada. On on to tak prosi, jak to rozumie. Nach seiner Weise. A Bóg działa według swojej mądrości. Er wird diese auf 5 Personen hinab. I Abraham schodzi z prośbami aż do 5 osób. Und hofft dadurch das Gericht von Sodom weggenommen. I ma nadzieję, że przez to ten sąd dotyczący Sodomy będzie usunięty. Aby Gott hatte andere Gedanken. Ale Bóg miał inne myśli. On chciał ten sąd wykonać. Ale chciał wcześniej wyprowadzić Lota. A jednak możemy tutaj oglądać tę cudowną łaskę, w jakiej on wysłuchuje, czy przysłuchuje się Abrahamowi. A tutaj oglądamy, że Abraham jest bardzo odważny w tych prośbach. Er handelt mit Gott. On jak gdyby tutaj targuje się z Bogiem. Bis hinab auf 5 Personen. I aż schodzi do 5 osób. Das war sehr wohlgefällig. Tak, Bogu się to bardzo podobało. Dass er im Gebet so kühn aufgetreten ist. Że on tak odważnie w modlitwie do niego, czy w prośbie do niego przechodzi. Und ich möchte noch auf Vers 25 hinweisen. Chciałbym wskazać jeszcze na wiersz 25. Und zwar der letzte Satz. A mianowicie na ostatnim zdanie. Gesagt hat, zu Gott sollte der Richter der ganzen Erde nicht richten. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa, on tak mówi do Boga. Er nimmt gleichsam bei seiner Ehre. Tak, on tutaj uchwycił się tej chwały Bożej. Das haben Männer Gottes immer getan. To czynili mężowie Boże zawsze w swoich modlitwach. Sie sprachen von der Ehre Gottes. Oni mówili na temat tej chwały Bożej. Und sie sprachen von den Versprechen Gottes. I oni mówili też nie o tych przyrzeczeniach Bożych. Das hat auch Mose getan. Również tak postępował Mojżesz. Einmal hat Gott Mose geprüft. I pewnego razu Bóg próbował Mojżesza. Und er hat ihm gesagt, ich will das ganze Volk verderben. I powiedział do niego, ja chcę zniszczyć cały ten lud. Und ich will aus dir eine große Nation. A z ciebie ja wyprowadzę wielki naród. Und dann sagt er, was sollen wir bitte von dir, von Gott denken? I wtedy Mojżesz odpowiada, a cóż będą myśleli Egipcjanie o tobie jako o Bogu? Tak, Mojżesz ostał się w tym egzaminie. I on prosił Boga, aby on odstąpił od swojego gniewu. I tak to też oglądamy tutaj. Ja chciałbym zachęcić młodych rodziców, aby oni w ten sposób Boga prosili. Gdy tak mają kilkoro małych dzieci, to z całą pewnością są zatroskani tym, aby oni, one wszystkie doszły do wiary. To możecie w tej sprawie przystępować do Boga w modlitwie. I możecie mu powiedzieć, że ty przecież dałeś obietnicę dotyczącą dzieci domu rodziców wierzących. Dass sie geheilt. Że one się, są uświęcone. Dass sie unter einem heiligen Einfluss. Że one znajdują się pod uświęcającym wpływem. So ein Gebet ist sehr wohlgefällig. I taka modlitwa znajduje wielkie upodobanie przed Panem.
Teraz będzie oglądany ten ważny 27. Er spricht zu ihm und sagt: Herr zu. On zwraca się do niego, mówiąc: Panie, a my kryzys in unserem Gebet. Tak, nawet gdy my jesteśmy odważni w naszych modlitwach, to nigdy jednak nie powinniśmy przy tym zapomnieć, że zwracamy się do Boga. A my jesteśmy tylko prochem i popiołem. Ten proch mówi o tej małości człowieka. Abraham był serajwa. Abraham przecież wiedział, że pomimo tego, że on jest tak wielce bogatym człowiekiem, że on jest tylko takim bardzo malutkim człowiekiem, i że on jest takim słabym człowiekiem, i on jeszcze jest o czymś wiedział, mianowicie to, że on jest popiołem, że on ma osobistą winę też w tym losie Ruta. To było wielkie upokorzenie. Jemu to było wiadome, że on zabrał tego Ruta do Egiptu. Tam Rut zasmakował tego świata. Und Abraham hatte Mitschuld. I Abraham był współwinnym, a mówił w pierwszym wyrokunu, współwinnym tej błędnej drogi, jaką poszedł Rut. I to musimy też przyznać. Jeżeli ktoś był razem z nami na tej drodze wiary i odszedł do świata, to my bardzo często jesteśmy też i winni osobiście temu. Ale przede wszystkim jest to bardzo ważne, abyśmy my wspólnie, społecznie się z powodu tej sprawy upokorzyli. I to Abraham wyraża przez nazwanie siebie popiołem. Gdy Abraham to wypowiedział, to znaczy już z zakończą prośby, to Pan odszedł od niego. Teraz czytamy w wierszu 33. I czytamy na koniec: Abraham zaś wrócił do miejsca swego. To szczęśliwy był człowiek ten Abraham. Jego miejsce było przy Bogu. A jego miejsce również było też na zewnątrz tego sądu, jaki dział się nad światem. I ja mam nadzieję, że to też i jest prawdą dla was wszystkich. A również i dla was dzieci. Żebyście ze swoimi grzechami przyszli do Boga, żebyście uwierzyli w imię i w dzieło, jakie dokonał Pan Jezus. I jeśli tak się stało, to jesteście na zawsze u Boga. I jesteście już na zewnątrz tego sądu. Taka była pozycja też i Abrahama. Przejdźmy jeszcze do tego ulepku, który żeśmy czytali w 19 rozdziale. Słońce zeszło nad ziemią. To zawsze jest obrazem przyjścia ponad chore. I też w sposób proroczy ta sytuacja mówi o tym. Pan Jezus kommt in Herrlichkeit. Pan Jezus przyjdzie w chwale. Nun ist ein Bild des Überrestes, der gerettet wird. A Lot jest obrazem tej resztki Izraela, która będzie uratowana. I ten kommt des Herrn in Herrlichkeit, kommt das Gericht. A z przyjściem Pana nadejdzie na tą ziemię sąd. Schwefel und Feuer regnet von Jehova aus dem Himmel. I tak Pan spuścił deszcz siarki i ognia z nieba.
ten sąd nad tym światem już został ogłoszony, ale jeszcze nie został dokonany. Ale z całą pewnością on zostanie wykonany. I tutaj oglądamy obraz tego. I tutaj oglądamy Abrahama w 27 wierszu, jak on wstawszy wcześniej rano, wstał i wyszedł, aby spojrzeć w kierunku Sodomy. I on widział ten wielki dym. Dym jak z pieca. Denn wir wissen nicht, ob Abraham wohl erfahren hat, dass Lot gerettet wurde. Ale nie wiemy, czy Abraham kiedykolwiek w swoim życiu się dowiedział, że Lot został uratowany. Wir lesen in Vers 23 etwas sehr interessant. Bo w 23 wierszu czytamy coś... W 29 wierszu, przepraszam, czytamy coś bardzo interesującego. Da steht nicht Gott gedacht, du bist Lot. Tutaj nie jest napisane, że Bóg wspomniał na Lota, sondern Gott gedacht über Abraham. Tylko jest napisane, że Bóg wspomniał na Abrahama. Und er entsandte Lot. Bóg ocalił Lota. Das ist eine Erhörung des Gebets. To jest właśnie to wysłuchanie modlitwy. Ich sage noch einmal. I jeszcze raz to powtarzam. Wir wissen nicht, ob Abraham das erfahren. My nie wiemy tego, czy Abraham ze zwłoką za życia się o tym powiedział. Nie ma żadnego opisu tego, żeby kiedykolwiek jeszcze spotkał w życiu Lota. My wiemy, że Lot poszedł do Soaru, a następnie wiemy o tym, że on dalej udał się do jakiejś jaskini. W tamtej jaskini zdarzyły się te straszne rzeczy z jego córkami. I to jest wszystko bardzo poważną, ostrzegającą historią. Prawdopodobnie Abraham nigdy się o tym nie dowiedział. A jednak Bóg wysłuchał jego modlitwę. I to nam dodaje odwagi do modlitwy. I teraz na zakończenie jeszcze chciałbym jedną historię wam opowiedzieć. To dotyczy siostry ze Szwajcarii, którą dobrze znałem. Ona miała niewierzącego syna, który poszedł do świata. Fast 70 Jahre zärtlich für diesen unwürdigen Sohn gebetet. I ta matka prawie, że 70 lat codziennie modliła się za tym niewierzącym synem. Schon als er klein war. Już jak był malutki. Und dann 50 Jahre lang, als sie wusste, dass er in der Welt war. A następnie przez 50 lat, gdy ona wiedziała, że on jest w świecie. Dann ging sie heim. I następnie ona odeszła do Pana. Im Alter von ungefähr 92 Jahren. Mając mniej więcej 92 lata. Tam war sie beim Herrn. I niedługo po tym, jak ona weszła do Pana, hat sie sich wirklich gefühlt. To ten syn się nawrócił. Seine Frau hat sich gefühlt. Jego żona się nawróciła. Seine beiden Kinder haben sich gefühlt. Jego dwójka dzieci się nawróciła. Seine Schwiegertochter hat sich gefühlt. Jego synowa się nawróciła. To taki gebet. I Bóg tę modlitwę wysłuchał. Zetka to jest nie. Ona sama tego jeszcze nie przeżyła. Ja ze wszystkimi nimi rozmawiałem i wiem na 100%. Że to jest wielka, cudowna łaska. Bóg wysłuchuje modlitwę. Niech będzie wysławione w Jego imię. Wróćmy do naszego tekstu, Mateusza 25 rozdział, drugi wiersz. Tutaj widzimy, że że pięć panie było mądrych, a pięć głupich. Natürlich sagen, dass beide Gruppen ein Spruch sind. To nie ma nam tutaj pokazywać
I wśród nich są i prawdziwi wierzący. Jest to rzecz zmieszana. Żebyśmy widzieli też i mądrego, i złego sługę. Którzy w pewnym sensie też w tym samym czasie istnieją. Żebyśmy również widzieli pszenicę i komfort. To jest o komfort. A teraz widzimy te panny mądre i głupie. Was macht die Klugheit aus und was die Klugheit? Czym się wyraża ta głupota, a czym mądrość? Es ist das Böse. Mianowicie charakteryzowało się to, wyrażało się olejem. Ob jemand töricht ist oder klug? Czy ktoś jest głupi czy mądry? Ob man zu der einen Gruppe oder der anderen Gruppe gehört, entscheidet sich daran, czy należy do tej czy do drugiej grupy, to decydującą rzeczą jest to, ob man Öl hat. Czy posiada się olej? Lampen hatten sie alle miteinander, alle zehn Jungfrauen. Lampy wszystkie 10 panów posiadało. Das heißt, was ihr Bekenntnis angeht, haben sie nicht alle zu wissen. To znaczy, jeżeli chodzi o sprawę tego wyznania, to one wszystkie 10 się uznawały do chrześcijaństwa. Ale i będzie były pan, zamiast który nam poznamy kein Böhmisi. Ale te, które były głupie, to wzięły swoje lampy, ale nie zabrały oleju ze sobą. I kluby nawet mamy Böhmisi, mit ihren Lampen. Ale mądre zabrały olej z dodatkowych naczynia razem ze swoimi lampami. Es scheint übrigens so zu sein, dass die klugen Jungfrauen neben dem Öl in den Lampen noch extra Gefäße mitbringen. Najwyraźniej tutaj widać, że te mądre panny oprócz tego oleju, który był zawsze w tej lampie zalany, miały jeszcze naczynie z olejem. Was meint der Herr Jesus mit Öl? I co Pan Jezus chce teraz nam pokazać w tym oleju? Ich möchte vorher sagen, eine falsche Deutung dieses Teils. Najpierw chciałbym pokazać błędne tłumaczenie tego podobieństwa. I te błędne tłumaczenie tego podobieństwa niestety przeniknęło do całego chrześcijaństwa. Mniema się, że wszystkie 10 panien to obraz na prawdziwie wierzących chrześcijan. Während die fünf klugen Jungfrauen ein Bild von Freunden der Gottes sind, die auf ihren Herrn warten. Podczas gdy te pięć mądrych panien to takie, którzy, to tacy chrześcijanie, którzy oczekują na swojego Pana, sind die fünf törichten Jungfrauen ein Bild von wahnsinnigen Gottes, die untreu sind. A te pięć, które są nazwane niemądre, to tacy chrześcijanie, którzy nie oczekują na swojego Pana. A trzeba od razu z góry powiedzieć, wykład takowy jest z gruntu fałszywy. Bo czy się jest głupim czy mądrym, to decydującą sprawą w tym jest to, czy się posiada ze sobą olejkę. A oliwa bardzo często jest w Słowie Bożym bezpośrednio obrazem na Ducha Świętego. Chciałbym przytoczyć tutaj nawet miejsce ze Starego Testamentu. Izajasza 61, pierwszy wiersz. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat und sanftmütigen Ohren. Izajasza 61, pierwszy wiersz. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował i tak dalej. To jest napisane, jak jest jeden, gdyby go opina nie dotyczył. Naturalnie jest to po pierwsze miejsce, które dotyczy bezpośrednio Pana Jezusa. Myślę, że wyjdzie od rota w tym dal, zapinił do Pana, gdyby Geist des Herrn. Ale również bardzo ważną rzeczą jest to, że tutaj to namaszczenie, pomazanie jest połączone z otrzymaniem tego Ducha Bożego.
diese Personen und auch Gegenstände im Heiligtum mit Öl gesalbt. W Starym Testamencie czytamy o tym, jak wiele osób, ale również i sprzętów, na przykład w świątyni, było pomazanych olejem. I również i ten obraz Pan Jezus tutaj czyta w naszym porywku. I chcę przez to pokazać, że jest taka grupa wyznawców chrześcijaństwa, którzy posiadają olej, czyli posiadają Ducha Świętego, a druga grupa nie posiada Ducha Świętego. A w Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wierszu zdaje mi się, jest napisane: kto nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. To namaszczenie przez Świętego jest pięknie pokazane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. W 1 liście Jana, przepraszam. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 20 wiersz. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. A więc namaszczenie od Świętego to jest Duch Święty od Pana Jezusa. Bo w tym miejscu, tym świętym, to jest Chrystus. Die Familie, Kinder Gottes, besitzt eben diese Salbung. I ta rodzina dzieci Bożych posiada to namaszczenie. Jeszcze jedno miejsce z 2 Koryntian, z 1 rozdziału. Die Antwort darauf finden wir in Kapitel 1, Vers 13 und 14.
Odpowiedź na to znajdujemy w liście do Efezjan, trzeci rozdział. Pierwszy rozdział, 13-14 wierszu. Na moc to takie Ewangelium Berlin, tam czytamy o tym, że musimy najpierw usłyszeć słowo prawdy, czyli Ewangelię. Na moc diesen Wort des Glaubens aufnehmen. Musimy to słowo wiarą przyjąć. Und dann wird das Versiegel für die Gemeinde werden. A następnie czytamy, będziemy wtedy zapieczętowani Duchem Świętym. So viel zu den Öl. To tyle wyjaśnienia dotyczącego tej oliwy, albo oleju. Aber die klugen Jungfrauen sind ein Bild von gläubigen Kindern. A więc te mądre panny są obrazem na wierzących, którzy są dzieci Bożymi. Und sie haben das Öl, das Heilige Geist. I oni posiadają olej, czy oliwę, czyli Ducha Świętego. I z tego powodu oni są gotowi, gdy ten odmówieniec będzie na wchodzie. I którzy się dumą, aby kajkuje. Głupie panny nie mają ze sobą oleju. I kiedy już ma osób Chrystus, one wprawdzie się przyznają do Chrystusa, ale nie posiadają życia z Boga. Denn der Heilige Geist wird immer in dem neuen Leben. Das ist typisch für den Heiligen Geist. Bo Duch Święty zawsze działa w tym nowym życiu. Jest to typowa rzecz dla Ducha Świętego. Ale gdy ten oblubieniec jeszcze zlekał, albo oczekiwał, one wszystkie były cenne. Greckim dokładnie to słowo określa, tak jak mamy napisane, z drzemnym. I dopiero potem wszystkie mogą zasnęły. Tak, mieli bracia i siostry, to co Pan Jezus tutaj przed nami nakreślił, to mi powoduje, że dostaje więcej instrukcji. Tak, no. On tutaj przecież powiedział. Es könnte eine kleine Zeit dauern, wenn ich komme. Może to potrwać jeszcze chwilkę, zanim ja przyjdę. Das sehen wir auch im zweiten Petrusbrief. Der wartet, damit von Menschen errettet werden. To oglądamy w drugim liście Piotra, że on jeszcze oczekuje albo zwleka, aby ludzie jeszcze mogli być zbawieni. Aber was passiert denn, weil er wartet? Was ist passiert mit den Jungfrauen? Ale cóż się dzieje z tymi pannami, gdy on jeszcze zwleka? Die Türen nicht stehen rein. Te grupie zasnęły. Nein. Nie. Alle sieben. Wszystkie zasnęły. I te mądre też? Cóż to znaczy, że one zasnęły? A w Biblii sen zawsze oznacza rzecz bardzo niebezpieczną. I zawsze, prawie że zawsze łączy się z takim zmniejszaniem się w szczególności, czy szczególności uczuć do Boga. Wczoraj żeśmy dopiero o tym mówili, jak rzeczą to jest niebezpieczną, aby powiedzieć Pan mój zwleka z przyjściem. I widzimy, jak wtedy również wszyscy wierzący zasnęli. Jeżeli ja teraz użyłem tego słowa wtedy, to muszę to teraz natychmiast wyjaśnić. Wydaje się, że tak było w rzeczywistości, że Pan Jezus jak gdyby teraz opisuje drugą fazę. Pierwszą fazą było to, że one wszystkie wyszły społecznie ze sobą na trzecim oblubieńca. Jeżeli ktoś z Was chociaż trochę zna historię Kościoła, to ten wie, że to nie trwało długo, jak te oczekiwanie na Pana Jezusa w ogóle się zatraciło w chrześcijaństwie. Gdybyśmy przeczytali
dla tych, którzy są jego własnością, było kompletnie zapomniane. Ale nie tylko te oczekiwania na Pana zanikło, ale również cała ta prawda sama w sobie, ona po prostu znikła z chrześcijaństwa. Możecie przeczytać pisma wszystkich tak zwanych ojców Kościoła od początku do końca. Możesz i przeczytać pisma nowsze dotyczące czasów reformacji. Du findest auch nicht einen einzigen Hinweis mehr, dass der Herr Jesus kommt für die Gläubigen. I nie znajdziesz tam w tych wszystkich pismach ani jednej wskazówki na to, że mowa jest o tym, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Również i wierzący stracili tą prawdę. To jest właśnie tutaj tym określone, że one wszyscy dostają. Wir haben dich in der Welt bequem gemacht. Oni, czyli chrześcijanie, urządzili się wygodnie w tym świecie. Die Welt war ihre Heimat und auch nicht mehr der Himmel. Świat stał się ich ojczyzną, a nie niebo. Und das Antwort des Herrn ließ der zu. Das Ergebnis davon hatte Herr Jesus erzielen lassen. Jako wskutek tego Pan dopuścił do tego, dass die Wahrheit von der Entwicklung von der że prawda dotycząca pochwycenia wierzących całkowicie zanikła. Wir haben sehr wertvolle Glaubensmänner und Frauen auf dem Mittelalter und späten Mittelalter. Wprawdzie my, żeśmy posiadali jako chrześcijanie bardzo wartościowych mężów i niewiasty braje w średniowieczu i późnym średniowieczu. Wir singen heute noch ihre Lieder. My nawet częściowo do dziś dnia śpiewamy ich pieśni jako ułożenie. Kiedy na świt i kryta animacja w Lidze, kiedy to? Czy wy też znacie tą pieśń, że wiedza, miłość niepojętą? To jest właśnie pieśń napisana przez tych mężów wiary, którzy mocno się Pana trzymali. Ale u wszystkich tych mężów wiary, to Paweł Gerhard, który tyle pieśni napisał, czy inni, nie znajdziemy ani jednej wzmianki o tym, że Pan kiedyś przyjdzie i o oczekiwaniu na jego przyjście. Johann Sebastian Bach war ein sehr guter Musiker. Jan Sebastian Bach był wielkim muzykiem. Mit Sicherheit der größte Musiker. Z całą pewnością największym z muzyków, jakich kiedykolwiek żyli na tej ziemi. To war ein gläubiger Mann. I z całą pewnością był wierzącym człowiekiem. Und als Gott ihn seine Frau Magdalena wegnahm. A gdy Bóg zabrał mu jego żonę Magdalenę, którą on miłował ponad wszystko, to on skomponował kantatę na cześć Pana. Ale również i sam Bach nie wymienia na ani jednym miejscu prawdy dotyczącej tego pochwycenia, zabrania tego. A więc na co oczekiwali tamtejsi wierzący? Na śmierć. Nawet sam Bach śpiewał, czy komponował, przyjdź słodka śmierć. Mnie to wierzy wzruszać, gdy słyszę to. Bo w jego sercu była wiara. Oni nie mieli żadnego strachu przed śmiercią. Sie wussten, die gingen zum Herrn. Oni wiedzieli, że oni odchodzą do Pana. Da war der Tod gewinn, die Todesfalle. Dla nich rzeczywiście śmierć była zyskiem, tak jak to Paweł też napisał. Ale to, że Pan Jezus kiedyś przyjdzie, to oni o tym już nie wiedzieli.
Mitternacht aber es stand ein Geschrei. Ein Ruf. Wtem o północy powstał krzyk, krzyk albo zawołanie. Siehe der Bräutigam! Oto obrumienie. Ich glaube, dass hier der Heilige Geist oder der Herr Jesus selber eine dritte Epoche zeichnet. Myślę, że od tego momentu Pan tutaj nakreśla powstanie trzeciej epoki. Die zweite Epoche war die längste, die Schmiedereien und Farben und Sonnen. Druga ta epoka była najdłuższa. Wszyscy zasnęli i drzemnęliśmy. Ale ten krzyk o północy to jest właśnie początek trzeciej epoki chrześcijaństwa. I wydaje mi się, że to jest bardzo późny okres, który tutaj w tym podobieństwie został określony. Ja osobiście jestem do głębi przekonany, że ten krzyk o północy już przedbrzmiał w chrześcijaństwie. Nie, nie jest to rzecz, na którą my musimy jeszcze czekać. Ale to jest rzecz, która już się zdarzyła w chrześcijaństwie. Bo rozbiec to rzeczywiście i to zawołanie było wzbudzone przez Ducha Bożego. I mianowicie w całym chrześcijańskim świecie, obojętnie czy to był świat wierzący, rzeczywiście wierzący, czy nie wierzący. I powstało zawołanie, oto obrubienie. Mam na myśli, że działo się to około 160 lat temu. Gdybyście mieli taką okazję, aby przeczytać historię Kościoła napisaną przez Millera, szkoda, że nie ma w języku polskim, to ja teraz postaram się króciutko to wyjaśnić, co tam jest opisane. Es war nicht nur eine Gruppe von Christen. Es war nicht nur bei Bruder David, bei Bruder Kevin, bei Bruder Bennett. Te zawołanie nie powstało tylko w pewnej grupie chrześcijan, na przykład w grupie, w której się zgromadzali brat David czy Bennett. Sondern in jeder Zeit auf den ganzen Globus kam die Beschäftigung mit der Prophetie. Ale w tamtym owym czasie powstało pragnienie zajmowania się sprawami proroctwa i to na powierzchni całej ziemi. I tysiące ludzi w tym czasie się nawracało. Na przykład ewangelista Spurgeon głosił słowo przed tysiącami słuchaczy. I rzeczywiście powstało to zawołanie, Chrystus przychodzi. Oni wprawdzie nie tyle jeszcze rozumieli o tym pochwyceniu wierzących, ale przynajmniej rozprzestrzeniali to wezwanie, Chrystus przychodzi. I ten krzyk dalej jeszcze brzmi po dziś dzień, oto odrobienie. Chciałbym tylko jedną drobną rzecz opowiedzieć z życia brata Dorotego. Gdy on w wieku 28 lat rozpoczął intensywne studiowanie słowa Bożego, dopiero co niedawno się nawrócił, wtedy w tych czasach były zamki, były pałace, byli biskupi, bardzo znamienici ludzie. I oni wszyscy zaczęli się zgromadzać, aby o tych wszystkich proroczych rzeczach teraz porozmyślać, ale również i modlić się na ten temat. I w stosunkowo krótkim czasie stało im się to jasne,
prawda o pochodzeniu wierzących jest stara. A bo nie chcieli się mówić. Ale oni ją na nowo odkryli. Oni i oni dziękowali Bogu. Tak, że Jezus to usłyszył, że Pan Jezus przyjdzie, aby nas do siebie zabrać. Nie o bardzo wielkie czysta, ale ty drugie dzieci. My dzisiaj, umiłowani bracia i siostry, jak tutaj w tej sali siedzimy, tylko noc miejsca widzą wójta i niechęca. My jesteśmy tymi, którzy korzystają z tego, co zrozumieli tamtejsi bracia, którzy zaczęli walczyć o prawdę. A tak, może wikrę, ja mam do siebie do wójta. A każdy tu ma lat, ale wie pan, to nie jest ono. Bo na początku
I tamtejsi chrześcijanie opuścili ówczesne systemy chrześcijańskie. Ale my jesteśmy w niebezpieczeństwie, że będziemy się chcieli do tych systemów z powrotem przybliżać. I odbił nas Pan Jezus od tego zachowania. I zanim opuścimy temat tego wezwania o północy, jeszcze jedno słowo przeczytaję z Księgi Objawienia. Trzeci rozdział Objawienia. Jedenasty wiersz. Ich wolle Fall, halte fest, was du hast, auf das niemand deine Krone nimmt. Przyjdę rynku, trzymaj co masz, aby nikt nie był korony swojej. Ale to nie ma tu. To jest właśnie to wezwanie, czy zachowanie do północy, czy krzyk o północy. I co to zbawia? Przyjdę rynku, śpiesznie. Trzymaj co masz. Jakiś to jest potężny apel, również skierowany do nas dzisiaj w imieniu Matka i Matki. Oby Pan Jezus nam to podarował, aby oczekiwanie na Niego rzeczywiście w naszych sercach było żywe, rzeczywiście żywe. Niedawno odwiedziłem pewną młodą parę wierzącą. Widziałem tam na jej ścianie powieszoną jeden groszek. Dawniejszymi czasy było to bardziej zwyczajem, aby na ścianach w mieszkaniach wymieszać cytaty z Biblii. Dzisiaj ja tylko zanika. Ale już było za Państwo. Ale ta młoda para wierzących miała właśnie taki cytat na ścianie powieszonym. I czy wiecie, co tam było napisane? Chwilaj, chodźmy. No. Może jeszcze dzisiaj. Chwilaj, chodźmy. I wielokrotnie. Czy ty każdego poranku z taką myślą wstajesz? Czy z taką myślą kładziesz się każdego wieczoru do łóżka? Może jeszcze dzisiaj? Jeżeli tego nie mamy w sercu, to wiedzmy, że jesteśmy w trakcie zasypiania. Ale gdy już naprawdę zaśniemy, to zawiedzenie ludzi jest z góry zaprogramowane, że zawiedziemy. I teraz wszystkie te panny zadały się w domu porządzanie swoich lat. A co to znaczy? To jest już samo w sobie coś wielkiego. A Państwo na szczęście nie ma? To oznacza oporządzić swoje lampy. No i wtedy gdzie mają pracę? A to się mówi, że się dzieje na tym filmie, to taki głowy nie ma. Ja chciałbym teraz pokazać różnicę, co czynimy te mądre, a co czynimy te głupie stany. My tu na najmniejszym niebezpieczeństwie stanu i belkan. Chciałbym przytoczyć przykład ze świata angielskojęzycznego. Właśnie ani to chodzi, że nie ma to kundo. Kundo prawda. Gdy ja to pierwszy raz usłyszałem, to tak zaskoczyło mnie. I druga, ja myślę, że to nie na tego powieścia, a co taki? Wierzący w tamtych czasach byli tak bardzo aktywni, aby to zdjęli, oni nie tylko przeprowadzali duszę do Pana, ale i mamy jak krańcy wiem i mamy jako Pan. Ale oni w tym świecie włożyli prawdę. Nie chcę już tam nie mają. I teraz ta okoliczność, o której chcę wspomnieć, to tak i chce. Eta. Tym dotyczy się ten młodych świetnych. Że w tamtym czasie było wydawanych około 45 różnych czasopism wśród wierzących. Tam jest najszybciej dziesiąty rzecz. I tymi czasopismami
duchami osiągamy cały świat, czyli rozsyłamy na cały świat. Widzę, że nasze wykonanie, ile my czasopism mamy dzisiaj? W Polsce nie wiem. Przynajmniej jeden. Ktoś tam w Niemczech? Dwa. Tam daje się gdzieś, a te odpowiadają, nie, tak nie można zrobić.
Wie verhängt es Volk, kein Öl zu haben, und dann in die falsche Stelle zu gehen? Ja, so to jest brzemienne w skutkach, że nie ma, że się nie ma oleju, to jeszcze po olej iść do niewłaściwe adresy. I jeśli to nie jest, który poprosił na Anglii. Ale ona odpowiedziała, idźcie do sprzedawców. No, to wszystko jeszcze. I kupuj to dla siebie. To wierzy się w nim. I gdy ją ona podeszła, kupowała się zawsze po kupieniu. Niektórzy mniemają, że z tego obrazu można wyciągnąć wniosek, na który mam być napierdolnika na skutek sądzić niczym, że po tym okresie, gdy rozległ się ten rodek, ten krzyk wspólnoty, że po tym okresie już nie można się nadmienić. To jest ten akt fajny. Trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie błędna myśl. Na samym religii to obliczają błędy. Tego też Pan Jezus nie chciał w tej podobieństwie on chciał pokazać głupotę tych paniem. Zatem ten Öl Nummer 1 po pierwsze nie miały oleju. Als der Herr dann kam, ging ihre Lampen aus. I gdy przyszedł odmieniec i lampy zaczęły gasnąć, on sie gehen an die falsche Stelle und die Öl gemischt. Und es war zu spät. I po drugie poszły pod błędny adres, aby nakupić oleju. I po trzecie było już w ogóle na późno. Diese dritte Phase in der Geschichte der Kirche. Ta trzecia faza w historii całego Kościoła na ziemi, czyli to brzmienie tego krzyku o północy, jest dziś eine kurze Faza. Z całą pewnością jest krótką fazą. Aber es heißt nicht, dass man nicht gerettet werden kann, nachdem der Mitternachtruf verschwunden ist. Ale nikt nie powiedział, że po rozbrzmieniu tego krzyku o północy nie można już się więcej nawrócić. Ja chciałbym jeszcze porównanie pokazać z Izraelem. Można by to zamiśleć, że nie liczy odróżno. Bóg wypowiedział sąd swój nad Izraelem. Powiedzmy, że nie chce z tym wygrywać, no to z tym liczy odróżno. Również i sam Pan Jezus w podobieństwach wypowiedział sąd nad nim. A więc stało to w nacji. Ale stało to jeszcze 10 lat, kiedy liczy odróżno. Zanim ten sąd rzeczywiście nad Izraelem został wykonany. Jeszcze nie jest to miara, nic jest na Chrystus. Bo ja mówię w tej chwili o roku 70 po narodzeniu Chrystusa. Ale chcę powiedzieć, jak było w tym roku 70, w którym to roku świątynia w Jerozolimie została przez Rzymian zrównana z ziemią. To też jest pochód chrześcijan. I tak też sprawa wygląda w chrześcijaństwie. Ja mówię na szorę. Ten krzyk już rozbrzmiał. I jego dobrze. Jest on i nie wie. Fantastyczny chrześcijanin. Oto ogrubienie wyjścią na spotkanie, opuśćcie wszystkie systemy chrześcijaństwa. No wy też wszyscy to. Tak jest. Ale zanim on rzeczywiście nadejdzie, to jeszcze malutki czas upływa. Zwróćcie kiedyś noc za zło, po tym lepszym znaczy zabiły, po tym planu znaczy. I dzisiaj jeszcze obowiązuje te słowo zapisane na ostatniej kartce Biblii z objawienia 22 rozdziału. On wie, da wünsche der Kommen. 17. wiersz. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. Wer da will, nimm das Wasser des Lebens zum Nass. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. No, liebe Freunde, wird die Botschaft von dem Herrn Jesus und dem Heil verkündigt. Tak, mili przyjaciele, jeżeli jest zgłoszone, to jest dobre poselstwo o Panu Jezusie i o zbawieniu z nim. Ale ten czas się ukończy. Bo czytamy, gdy one odeszły, to przyszedł odmienić.
one weszły razem z nim. Te słowo przypomina mi o dwóch bardzo kosztownych miejscach w Biblii, które zawsze mnie bardzo szczęśliwiają. Pierwsze słowo mamy zapisane w pierwszym liście do Tesalonicza w 5 rozdziale. Mamy zapisane w wierszu 10, 1 Tesalonicza 5, 10. Auch das hier, sei es, dass wir wachsen im Oberstand, das heißt, von Geheimnissen sind oder leben, und wir zusammen mit ihm leben. Które u nas zaraz, abyśmy przyczuwamy, przyczcimy, te słowa tutaj określają, czy jesteśmy żywi, czy już umarli, razem z nim żyli. Zusammen mit ihm leben. Razem z nim żyć, to jest to. Czy twoje serce się na to cieszy? Czy twoja dusza podskakuje z radości? Że kiedyś będziesz razem z nim żył? Ty będziesz razem z nim wchodził na wesele. Tu nigdzie nie jest napisane, że one kiedyś wyszły z tego wesela. A w podobieństwie o tym marnotrawnym synu jest napisane, a oni rozpoczęli teraz wszyscy się cieszyć. Tu nigdzie nie ma ofiary. Nie jest to napisane, że kiedyś ta radość ich się zakończyła. Bo ta radość nigdy się nie zakończy. My, umiłowani bracia i siostry, będziemy z naszym oblubieńcem wiecznie się z nim cieszyć i będziemy razem z nim. A w objawieniu trzecim rozdziale, w tym kolejnym do Filadelfii jest napisane, oni już nigdy nie wyjdą. Tutaj na tej ziemi ciągle na nowo musimy wychodzić. Bo jest trudno to zgromadzenie nasze się do zakończenia. Znowu będziemy stąd wychodzić. Gdy jutro Pan planuje nowy dzień, będziemy mogli być razem z Panem Jezusem. Znowu będziemy wychodzili. A ja będę musiał moich umiłowanych braci i siostry z tej Polski znowu opuścić. Bo jak długo jesteśmy tutaj na tej ziemi, to zawsze będziemy mówili do widzenia. A więc ciągle wychodzenie. Ale kiedy już nigdy nie wyjdziemy, bo ci, którzy byli gotowi, razem z nim weszli na wesele. I drzwi zostały zamknięte. Mili przyjaciele, gdy Pan Jezus przyjdzie, to drzwi do łaski będą na zawsze zamknięte. Chrześcijan już wtedy nikt więcej nie będzie mógł być uratowany. Bóg zrobi wewnętrzny dusz i pominę taki Chrystus powiata. Niewierzący ludzie z duszu, którzy nigdy w swoim życiu jeszcze o Chrystusie nie słyszeli, die haben eine Chance. Oni mają jeszcze szansę. Sie können auch einmal das Evangelium des Reiches hören, durch Jugendliche. Oni będą mieli jeszcze raz okazję, to znaczy nie jeszcze raz, oni będą mieli tą okazję usłyszeć Ewangelię Królestwa głoszoną przez Żydów. Ale te wiele milionów chrześcijańskich ludzi, którzy rzeczywiście nie posiadają kolei, będą zatrzymani przez zamknięte drzwi. To jest wstrząsające. I te panny ludzie, które przyszły, i zaczęły mówić, Panie, Panie, tu otwórz nam. Viele haben gesagt, dass die Familie sind doch gläubige Menschen in der Gemeinde. Wielu to wyjaśnia w ten sposób, bo widzę, że rzeczywiście są wierzący, bo jest na tym tak wielu. Die sagen doch, Herr, Herr.
dlaczego nie mówią, Panie, Panie? Przecież Ty mogli być w tym ile chcę oddać za. Ale też dokładnie tak samo, jak w jej poprzednim podobieństwie, ten zły sługa też powiedział, Pan mówi. W końcu musimy się jednej rzeczy nauczyć, bracia i siostry. Dla chwili wszyscy sami chętni. Że wielu chrześcijan mówi, Panie, Panie. A Pan Jezus im musi odpowiedzieć, ja Was nigdy nie zdrowię. Chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnym kazaniu na górze z Mateusza 7 rozdział. Dziecko, które chodziło na zgromadzenie, w tym czasie
śpiewało te piękne pieśni i mówi, amen, gdy modlimy się, ale czy ty masz olej? Czy ty masz już Zbawiciela? Gdyby Pan Jezus teraz przyszedł, teraz, w tym okamgnieniu, to wszystkie miejsca, na których teraz siedzą wierzący, pozostałyby puste. Ale ty pozostałbyś w tej sali sam za swoim przeszłością. Cząsając odejście. Kup sobie oleju. Bez pieniędzy i bez celu. We are one, what you think.